Hej, to serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy, nie zagrajmy, wypróbujmy Bretonię w Warhammerze Total War i obecnie toczymy wojnę ze Stalią, która okazała się mieć dosyć dużą armię. To mnie bardzo w ogóle bolidze, że tutaj dalej Estalia i tutaj Tilea. Tilea jest tutaj akurat. Chwila. Tu jest Tilea. Estalia i Tilea ma armię. No po prostu imperialną, żadnej nawet własnej jednostki, nic. A tutaj księstwa graniczne też mają armię imperialną, a ten to są księstwa graniczne, powinny mieć sporej części chyba jednostki bretońskie. Tak mi się wydaje, ponieważ właśnie to, o ile dobrze pamiętam tutaj z tego co czytałem o Warhammerze, to właśnie księstwa graniczne powstały z jakiejś wyprawy bretońskiej, plus tam jacyś zbiedzy z Imperium się tutaj zebrali, tak więc powinny być jednostki takie bretońsko-imperialne w tej tutaj frakcji, zaś są tylko imperialne. Dobra. Wracając tutaj do naszej kampanii, ci nas nienawidzą, nic nowego. Tutaj czekamy na atak tych tutaj. Zobaczymy co zrobią. I kończymy turę obecnie. Teraz jak zrobię tą technologię, którą w tej chwili robię, to prawdopodobnie opracuję sobie w końcu tą możliwość konfederacji z Parawonem i po prostu połączę się z nimi. Tutaj jakieś... Dobra, tura jeszcze, świetnie, do większego przychodu. Bardzo dobrze. Bordelex. Dołóż do wojny przeciwko Mosylon, niekoniecznie. Mam większe problemy na swojej granicy. Ci zwątpili, w porządku. Tak też mi się wydaje, że może troszkę źle to rozegrałem i powinnam od razu iść tutaj, naciągając stada. Służba z oddaniem. Szlachetni rycerze i arystokraci, którzy utrzymują pokój, zasługują na naszą wdzięczność. Jak ich wynagrodzisz? Pan też się broni? Wyborna uczta w takim razie, ponieważ to i tak mi nic nie zrobi, ponieważ farm nie mam. Tak więc wszystko jedno, a przemysł tymczasem u mnie jest. Znaczy, czy to się zalicza do przemysłu, czy do czego? Nie, to się to chyba jest neutralnie tutaj. Po prostu, no, a do handlu. Pewnie miałbym minus do handlu, gdybym... Znaczy, żeby mieć mniejsze przychody z tego, to musiałby być jakiś podany minus do handlu w tych tutaj opcjach. Dobra, tutaj czekamy. Oni zwątpili swoją potęgę, więc ja mogę przenieść armię do Carcassonne. Mogę też ogólnie werbować już tutaj jednostki właśnie błędnych rycerzy. Aj, tutaj śluby rycerzy. Ojej. Dobra, mam nadzieję, że miarę szybko awansuje tutaj. No, to opracujemy to. Zwiększenie możliwości werbunkowe. Nie, dobra, robimy tutaj teraz te związane z właśnie zjednoczeniem Bretonii. Dobra, koniec tury. Za 12 tur będę mogła zrobić jako tako już konfederację z Parawonem. Dąż do wojny. Nie! Nie mam czasu, pieniędzy, wszystkiego, wojska. Wróg mam u bram. Znaczy sama sobie zrobiłem tego wroga, ale ciosza. O, oni siedzą tam. Nic nie robią. Dobra. Tutaj tak patrzę, że... Dobra, on dosyć szybko dostaje doświadczenie, tak więc...
nie ma problemu z tym, że zapomniałem wcześniej, znaczy nie zwróciłem uwagi, że muszę tak naprawdę opracować tą technologię. I w ogóle oni mają dwie prowincje. Dobra, świetnie. Toczą wojnę z kimś? Tylko z elfami. Dobra. Nie, no to więc myślę, że konfederacja z nimi bardzo, bardzo mi się opłaci. Tam zostawię garnizon na północy, przy granicy z Imperium. Nie mam pieniędzy! Znaczy, wiem, że chcecie mi dać na to pieniądze, ale to jest za mało. Powiedzmy, jak mi dacie 15 tysięcy, to będę skłonna przemyśleć. Pójście na waszą tutaj wojnę. O, cześć. A, plądrowanie. No. W takim razie teraz ustawiamy się tu. W połowie drogi. I czekamy dalej. Strasznie dużo czekania. Nie, ja myślę, że popełniłem ogólnie błąd i powinienem szybciej dojść jednak do tych technologii związanych z Konfederacją i szybciej się połączyć z resztą Bretonii, by po prostu zwiększyć swoją siłę, bo tak miałem samych mocniejszych ode mnie wrogów w postaci tutaj elfów, orków, tutaj Salia i tak naprawdę trudno byłoby mi się rozrosnąć. Tak więc tutaj mój błąd, wydaje mi się, przynajmniej. Poszli sobie. Ci tak siedzą na tych stateczkach. Wyobraźcie, to tak cała flota siedzi miesiącami w miejscu, gapi się na ląd. Widzi, nie wiem, tutaj gdzieś rozstawione chorągwie Bretonii i tak je wylądować, czy nie wylądować? Dobra. Dwie tury, czyli łącznie jeszcze 8 czekania. O, nasza pani jeziora ma tutaj w końcu poziom. Zwierzę ludzie zniszczeni, czyli nie awansowałaś, serio? Dobra, w każdym razie Kazdrak poległ w takim razie, chwilowo. To weźmy sobie dla niej. A tutaj mogę rozwinąć sobie karczmę. A tu mogę rozwinąć miasteczko. Czy ja chcę w tej chwili karczmę rozwijać? Niekoniecznie, ale to mogę sobie zrobić. Dobra. Ogólnie do karczmy będzie trzeba usunąć, tam zbudować tą, to schronienie przed zarazą. Kurde, ale oni niezdecydowani. Mają dwie armie, ale nie ruszą na mnie. Znaczy, prawdopodobnie zostaliby wcili pod Carcassonne. Dobra, tutaj opracowano technologię, świetnie. Herb Ar Tois. Das Pravonu. Tak, bo to podbija plus 100 stosunki dyplomatyczne, tak więc po zrobieniu to ja zupełnie nie zwróciłem na to uwagi, że to daje mi aż 100 punktów tutaj do stosunku, tak więc to jest bardzo, bardzo opłacalne, jeju. Opracowanie tych technologii. W ogóle powinna chyba w tej chwili wysłać naszą czarodziejkę, by odkryła nam Artois i może by Artois najpierw sobie przyłączyć. Bo prawdopodobnie podejrzewam, że tak jak w przypadku innych frakcji, jeśli zrobimy konfederację teraz z Pravonu, to stracę. Czy Artois istnieje jeszcze? Czy nie? Aj, chyba nie. Chyba Artois po prostu poległo.
Ale dobra, tak czy siak wyślemy naszą czarodziejkę, by podkrywała mi frakcje bretońskie. Bo to jednak mi potrzebne. Idź tam. Tutaj czekamy, 17 jednostek. A kiedy ty awansujesz, kochana? W najbliższym czasie jakoś. No dobra. Koniec tury dalej. Jeju, taki strasznie czekany odcinek. W poprzednim odcinku w ogóle bitwy nie było, teraz jest takie strasznie czekanie. Ale tak wyszło. Dobra, to jest 4 tury do technologii. Nie, wydaje mi się, że Artois zostało zniszczone po prostu, ponieważ tutaj już jest... no właśnie... Bretonia. Nie wiem, gdzie był Artois. Cholera ich wie. Księstwo bez ziemi. Nie no, ale tutaj była Bretonia od początku. Tutaj... O, oni też byli tutaj od początku, tak więc... Bastony i Montfort powinno należeć do Artois. A nie, jest Artois. Jeju. A, dobra. Odkrył mi frakcję, ale i tak jej nie widzę. W porządku. Dąż do Konfederacji. Poczekam za turę, to zrobimy. Na razie mogłabym robnąć pakt o nieagresji. Niekoniecznie. Sojusz obronny. Dostęp wojskowy i zapłata za żądaj daniny. A i to oni tutaj mają ziemię. Mają sporą armię, którą prawdopodobnie będę musiał rozwiązać ewentualnie. Tak myślę, czy jest sens robić z nimi konfederację. Coś mi się wydaje, że nie bardzo, ale to jeszcze pomyślimy. Tutaj... Czy jeszcze tego potrzebuję? Dobra, w sumie rozbudujmy na kolejny poziom, bo jednak to zadowolenie dalej zwiększać jakoś. Traktat pokojowy. Dobra. Czyli stwierdzi, że nie ma co się bić. No, ona teraz będzie tutaj dostawała doświadczenie w końcu z powrotem. Dobrze. No ja tak patrzę tutaj, czy tę konfederację z Artois zrobić. Bo teraz mogłabym już. Umiarkowane co prawda, ale mogłaby. Znaczy mogę jeszcze podbić tutaj to sojusz militarnym ogólnie. Za co możecie mi też zapłacić. No dobra. No i tą konfederację z nimi zrobić mogę, ale czy to mi się opłaca? Tutaj mogę znieść wieże czarodziejki, no ale jeszcze nie teraz. Teraz by się przydało coś do... co da mi pieniądze? To na razie niekoniecznie. Dobra, idziemy w przędzarnię po prostu. Rozwijamy sobie tutaj dochody nasze teraz. Z parawonem też bym wzięła... Sojusz militarny. Dobrze. I prawdopodobnie tak samo z Bordelex. A i z Bretonią mogę handlować. Pakt o nieagresji i umowa handlowa. Przyjęta ofertę, świetnie. Z wami też handlować mogę. O, tak więc tak.
Pakt o nieagresji, umowa handlowa i zapłata za wszystko. A, przegięłam. powiedzmy 800? Może być. Dobra. Nie no, ładnie się dogadujemy z nimi. Podoba mi się. W takim razie konstury. Tutaj widzę, że wampiry wszystko palą. W sumie przydałby się przeciwko nim pójść w końcu. Ale zobaczymy jeszcze. W ogóle też mamy czwarty odcinek. Tak? Czwarty. No dobra, bo tak planuję ogólnie 10 odcinków z Bretonii, tak zastanawiam się, jak dużo uda mi się zrobić w tym czasie. Czy cała armia Artois poszła gdzieś, papa? No to wygląda. Dobra, czy jest dobry moment, by zrobić z nimi konfederację? Tak, oni nie mają armii. Stracili całą armię, nie wiem jak, ale stracili całą armię, więc teraz po prostu jest idealny moment, by skonfederować się z nimi. Tak więc tutaj Artois. Pakt o nieagresji, tylko konfederacja. I danina duża. Bardzo duża danina. A już, nie mogę dalej. Dobra, ej, tylko 3000 może to tak mało? Bez sensu. Serio nie mogę więcej? Mogę. Dobra, to 3500. A nie, i tak mi zmniejsza do 3000. Bez sensu. Dobra. I chwila, czy ja w ogóle nie mam debuffu związanego z... tutaj z przyjęciem Artois? Chwila, weźmy sobie choćby Bretonię. Wielka potęga tylko. Chyba spada sparowania jest ok. Nie, dobra, czyli. Nie, no tak śmiesznie dosyć. Tutaj robimy dostęp wojskowy. Zapłacicie mi za to. Tak się prowadzi dyplomację mniej więcej. A, dobra, mam Artois. Świetnie. I to rozwinięte ładnie już. Tutaj jest to. To czy ja tego potrzebuję? Niekoniecznie. Jeju. Po co dwa razy to samo budowałeś, to ja nie mam pojęcia. Tutaj widzę, że w pola poszliście, no dobra, to zburzymy, tutaj zbuduję coś sensowniejszego. Chwilowo tu żadnego wroga nie ma, co prawda, ale przyda mi się tu od razu jakaś armia. I myślę, że nasz tutaj... Balmele... Dio Tremor. Obejmie dowództwo. Tylko no, on też przydałby się, żeby awansował jak najszybciej. Jednak utrzymanie jego armii nie kosztowało nie wiadomo ile. Tutaj za turę nam awansuje czarodziejka, świetnie, dobra. Wow. Nagle zaczęło się to zdziałać tak naprawdę. Kończymy turę. A, jeszcze tutaj zarządzenie. Jest na bonus, na plusie zadowolenie. Możemy jeszcze zwiększyć to, koszt budowy. Ja no, myślę, że tutaj... Idziemy w to na razie. I koniec tury. Zapomniałem znowu o tej czarodziejce. Zupełnie. Ona jest tak biedna, idzie przez te lasy, kiedy już wszystko odkryte. Czy oni chcą mnie zaatakować? Nie, oni wchodzą do moich lasów. Czerwony Duke. Okej. Tak, w ogóle tutaj wiele osób myślało, że właśnie Czerwony Duke będzie dostępny jako tutaj nowa frakcja.
A póki co Creative Assembly nam go nie udostępniło. Dobra. To tak, skoro czarodziejka już tutaj jest, to ona może dołączyć do armii tutaj naszego rycerzyka. Tutaj... W ogóle mam nagle bardzo dużo pieniędzy i to jest... wow. Tutaj nam usuwała, świetnie, tak więc teraz śluby rycerskie bierzemy. Chwila, czy ja tutaj będę mógł jeszcze bardziej sobie zwiększyć... Nie, nie będę mógł jeszcze bardziej zwiększyć sobie... zmniejszyć utrzymanie strażników Graala. No trudno. Dobra, w takim razie tutaj... Ile ta? 175. To te dwie takie jednostki by się przydały. Tutaj rozbudujmy sobie... Co, chyba przędzarnie pójdziemy. Chodźcie, pójdźmy w rozwój najpierw. Dobra. Tutaj już nie mam pieniędzy na rozwój tego, no ale to za parę tur tak naprawdę. Właśnie, dobra, w tej chwili mogę zrezygnować z tych oddziałów. Ja sobie powołam później, bo na razie jednak bardziej mi się przydadzą zwiększone tutaj dochody. Dobra. I za turę będę mogła skonfederować się z Parawonem. Kurde. Nagle w parę tur będę miała całą Brytanię Zjednoczoną i to będzie dziwne. Te elfy łażą. Właśnie, trzeba się dogadać z Marienburgiem oraz Krasnodami. A z Musilon raczej nie liczę na dogadanie się. Dobra, i teraz tak. Po pierwsze tutaj robię sobie rozwój tego miejsca. Tego chwilowo nie potrzebuję. Po drugie, czy chcę robić od razu w Bretonii? Niekoniecznie, bo nie są daleko. Znaczy, w sumie już graniczę z nimi, ale... W sumie mogłabym. Nie, może niekoniecznie, dobra. Najpierw tutaj... Ej, serio, nie no, Konfederacja w ogóle mi nie da minusu. I teraz mogłabym robić z Parawonem. I to chyba by się opłacało, ponieważ w tej chwili Parawon chyba walczy z elfami. Albo nie. Znaczy walczy z elfami, ale nie tutaj z Orionem, a widziałem, że Orion szedł tutaj. I myślałem, że oblega to, ale nie. Dobra. Zrobimy save'a kolejnego. I po prostu będziemy kontynuować tutaj nasze zjednoczenie Bretonii, tak naprawdę. I właśnie poprzez tutaj sojusz z Parawonem dąży do Konfederacji. Zapłata. Oni nie byli aż tak zdesperowani jak wcześniej. Przegrałem znowu. Nie byli tak zdesperowani jak Artois, którzy stracili armię i przez to tak dużo mi zapłacili za Konfederację. Dobra. Przegiewam. Dobra. W takim razie trzeba odnaleźć armię tutaj Parawonu. Ktokolwiek widział. A tutaj jest cała armia. Jejku, rzeczywiście pełno chłopów tutaj jest. Dobra, to musiałbym skasować 4 jednostki. To myślę, że... to jeszcze rycerze królestwa ma. Dobra, tutaj jest 5 jednostek. I tutaj jeden oddział zbrojny z halabardami. Już jest ok teraz. Dobra. O, chociaż jestem na minusie, ta armia dalej sobie za dużo w stosunku do terytorium. Wybacz mi na chwilę. No dobra, wybacz mi za to cięcie, ale musiałem odebrać telefon. I tak, oni dalej tutaj jednak mają dosyć sporo mi kosztuje utrzymanie, tak więc tutaj porezygnuję chyba z kolejnych jednostek. Ta sporo kosztuje ogólnie.
Nie wiem, czy mi potrzebna akurat ta jednostka tutaj. No ja tą armię ogólnie muszę rozwiązać w całości, bo jednak potrzebuję... potrzebuję dochodów, by sobie rozwinąć kraj. Tak więc po prostu porezygnuję z tych armii. No i tych rycerzy mu zostawię jako ochronę. No i tutaj w parawonie bym poszła również w właśnie szybszy tutaj, większy przychód. Dobra, tutaj mam jeszcze Mortford, który przydałby się rozwinąć. A ta kawaleria nie bardzo mi tu potrzebna jest, tak więc kasuję i zbuduję tutaj do rozwoju, by szybko tutaj osiągnąć trzeci poziom tego miejsca i po prostu mieć tutaj mury. Bo tutaj jest taka nasza... To jest nasza brama do Imperium. Albo brama Imperium do nas. Dobra, w każdym razie. Jeszcze bym szybko zerknęła tutaj dyplomację właśnie z Imperium choćby. Tak średnio dobre zadowolenie jest. Możemy wziąć pakt o nieagresji. Walczą z Karak-Hirn. Mamy Karak-Ziflin. Z tym mogę się paktować. Umowa handlowa. Nie chcą. No dobra. I pakt o nieagresji. Dobra. To tak. Chwilowo na tyle. W tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I zapraszam was do kolejnych filmów z Bretonii. Bye bye!